Serdecznie Jerzy Kulej, Andrzej Kostera. Walka o mistrzostwo świata kobiet. O trzy aż pasy mistrzyni świata. WBA, WBC, WBO, a więc wszystko prestiżowe federacje. Widzimy już w ringu pretendentkę ze Szwecji, Mikaela Lauren. I za chwilę powinna się pojawić mistrzyni. Frau aus dem Sauerland Team in Berlin. Walk-in für die dreifache Weltmeisterin aus Norwegen. Trzykrotna mistrzyni świata z Norwegii. Cecilia Brekhus, przydomek First Lady, pierwsza lady, pierwsza dama, obok niej Jurek Bromowski, pochodzący z Polski trener. I już Brekhus w ringu. Będzie dzisiaj bronić trzech tytułów mistrzyni świata. Jesteśmy w Rostocku. Meine Damen und Herren, das ist ein Weltmeisterschaftskampf, deswegen darf ich Sie bitten, zu Ehren der Boxerinnen sich aus ihren Stühlen, von ihren Plätzen zu erheben für die nationalen Speaker o podniesienie się pół kibiców. Hymny, najpierw hymn pretendentki ze Szwecji. A więc hymny szwedzki i norweski już za nami. Nie brakuje kibiców obu zawodniczek. Druga z głównych walk wieczoru w Rostocku. 10 rund o mistrzostwo świata w kategorii półśredniej o 3 pasy mistrzowskie. WBA, WBC i WBO. Gualtiero Becchetti aus Ferrara, Italien. Nadzorcy tej walki z ramienia światowych federacji. Und für die WBO Axel Zielke aus Neuss in Deutschland. Komplettiert wird die Runde von der Supervisorin des österreichischen Verbandes Marion Palatin. Jeszcze dodatkowo nadzorca z Niemiec, z Austrii pan Palatin, sędziowie punktowi z Polski Leszek Jankowiak z Krakowa, pan Jean-Louis Legland, Francja, no i Niemiec Frank Michael Mass. Ringrichter. I sędzia Giuseppe Quartarone z Włoch. Und das sind sie, die Details zu den beiden Boxerinnen.
I teraz obie zawodniczki. Niepokonane obie. Pretendentka ze Szwecji, 34-letnia Michaela Lauren, 6 do 0, 176 cm wzrostu. Tak jak wspominałem, 6 do 0. Jedna przed czasem. Carlos Echegaray, trener. Michaela Lauren. Ciekawa postać, będzie jeszcze o niej okazja powiedzieć. Przez 25 lat uprawiała pływanie, była mistrzynią Szwecji. I teraz Cecilia Brekhus, o 5 lat młodsza, o 3 cm niższa od rywalki. Też niepokonana, 14 do 0, dwie wygrane przed czasem. Broni trzech tytułów mistrzyni świata. Jej kolonia. Bergen, Norwegen, die amtierende Dreifach-Weltmeisterin im Weltergewicht, Cecilia Brekhus. Na zawodowych ringach od 2007 roku kontrakt podpisała w Nowy Rok. Najpierw zdobyła Mistrzostwa Świata WBA i WBC, pokonując na punkty Duncan Skovgaard. To było w marcu ubiegłego roku. Potem dorzuciła pas mistrzyni świata, o właśnie ten, WBO, zwyciężając w maju 2010 roku Wiktorię Cisieros na punkty. To był jej ostatni występ. Powodzenia. 10 rund, przypominam, o 3 pasy mistrzyni świata. Przed tą walką najsłynniejsza niemiecka bokserka, pięściarka Regina Heimlich skrytykowała wczoraj niemiecką telewizję ARD, która transmituje tę galę, ale nie pokaże na żywo pojedynku Brekhus-Lauren, tylko skrót walki. To dyskryminacja kobiet, twierdziła w wywiadzie dla Sportbildu Heimlich. No ale u nas w Polsacie Sport, proszę Państwa, dyskryminacji kobiet nie ma. Walka Brekhus-Lauren na żywo, w całości, bez żadnego opóźnienia montażu, w białych spodenkach, obrończyni mistrzowskiego tytułu. Cecilia Brekhus w spodenkach czarnych, pretendentka też niepokonana, Szwedka Michaela Lauren. Waga półśrednia, 10 rund. Faworytką oczywiście jest Brekhus, ale ona zapowiadała, że to może być trudna walka. Brekhus mówiła, że nastawia się na zacięty pojedynek. Lauren, jako była pływaczka, będzie na pewno bardzo dobrze przygotowana kondycyjnie i siłowo i może być ciężko. Tak mówiła w wywiadzie dla niemieckiej prasy Brekhus. W białych spodenkach obrończyni tytułu. I ładnie zaczęła. Bardzo ładnie zaczęła ten pojedynek. Proszę, lewy, prawy i zniechęca przeciwniczkę. O, proszę, kolejne odchylenie na lewy prosty i potężny prawy Brekhus. No proszę, jaki atak z doskoku, lewy sierpowy kończy akcję. No, zachęca Szwedka, prowokuje. Cecilia Brekhus lewym prostym w tułów. I prawy sierpowy, bardzo dobry. No widać tutaj różnicę na pewno w wyszkoleniu technicznym. Na korzyść oczywiście Brekhus. Głęboko oddychaj, prosi Jörg Bromowski. Spokojnie. Die linke, nicht zu sehr nach außen, mehr in die Mitte. Schön hier oben lassen, ja? Box weiter so konzentriert, machst du sehr gut. Boksujesz bardzo dobrze, musisz nadal być skoncentrowana. So bleiben. Tak, so in der Anspannung bleiben. Immer wieder die Führungshand. 1-2 und weg. Und Ruhe. Kein Risiko. Zaczynasz podwójnym lewym prostym, ja? Żadnego ryzyka. So wie
so wie wir geübt haben. Weggehen, aus der Linie raus und übernehmen. Ja? I schodzisz z linii ciosów. Spokojne uwagi Bromowskiego. Proszę. Bardzo mocny prawy. Przypominam, walka o Mistrzostwo Świata o trzy tytuły. Opasy WBA, WBC i WBO w kategorii półśredniej. W białych spodenkach, w białym kostiumie obrończyni tytułu Norweżka Cecilia Brekus, czarnych Szwedka Lauren. Bardzo ciekawa postać. Walczyła o mistrzostwo, o miejsce w olimpijskiej reprezentacji Szwecji na Igrzyska w Atenach i w Sydney. W Sydney była nawet nominowana, no ale szwedzki komitet olimpijski nie zatwierdził tej kandydatury. No a z przed mistrzostwami w Atenach na to wybuchła wielka afera. Okazało się, że w domu Lauren znaleziono dosyć dużo sterydów anabolicznych. To jest zabronione w Szwecji. Została zdyskwalifikowana i na półtora roku, właściwie na rok, dokładniej dwa miesiące trafiła do więzienia. Prokurator domagał się nawet czterech lat więzienia, ale skończyło się na roku i dwóch. Odsiedziała to, a taka ciekawostka, to ona była konkurentką naszej Otylii Jędrzejczak. Też pływała na 200 metrów stylem motylkowym i dopiero w lipcu tego roku rekord Szwecji na 200 metrów motylkiem. Jej rekord Szwecji pobiła Petra Graunfeld. No ale to jest czołowa zawodniczka świata. Także Tom mówi o klasie Lauren. Ale technicznie na pewno, jak do tej pory w tym pojedynku, lepsza jest Brekus. Zadaje dużo lewych prostych. Ona właściwie rozpoczyna akcję. Teraz jest atak Szwedki. Koniec rundy, więc czuję, że przegrywa i chce odrobić straty. Bardzo ładny atak Brekus. Lewy prawy i lewy tułów. Jeszcze raz widzimy narożnik mistrzyni. Links schön oben lassen und den linken Arbeitshaken mehr bringen zum Körper, ja? Ja, die Körperschläge sind sehr gut. Bardzo dobre są ciosy w tułów. Fali Bromowski. Schön atmen, tief atmen, tiefer, komm. Tiefer. Głębiej, głębiej oddychaj. Nicht klein machen, bleib groß. Tutaj szukuje wszystkie luki w gardzie mniej doświadczonej Szwedki. Proszę. I to są te ciosy w tułów, za które chwalił ją Bromowski. Ale był tam jeden cios nad rękawicą prawy, który zadała Cecilia Brekus. Bardzo ładny cios. Na co dzień trenerem Brekus jest Uli Wegner, ale dzisiaj siedzi na trybunach. Zastępuje go jako pierwszy trener dotychczasowy asystent, czyli Jörg Georg też, Bromowski. Trzecia runda pojedynku. Precyzyjniejsza jest Brekus. Obie mają za sobą amatorską karierę, ale zdecydowanie większe sukcesy odnosiła Brekus. Trafiła prawym, poprawka lewy sierpowy. Lauren tylko 16 amatorskich pojedynków. 14 wygranych, dwie porażki, nie zdobywała żadnych medali, natomiast Brekus najpierw była mistrzynią świata w kickboksie, potem przekwalifikowała się na boks, była amatorską mistrzynią Europy, wicemistrzynią świata w 2006 roku, w 2007 już podpisała zawodowy kontrakt. No i bardzo sprytne akcje, które, o właśnie, ten prawy podbródkowy. Brekus, teraz cała seria ciosów w półdystansie, ale Szwedka odpowiada, prawy sierpowy na koniec akcji. Wysoko uniesione rękawice i ten prawy sierpowy Brekus. Szybsza jest Brekus, bardziej precyzyjna, lepiej wyszkolona technicznie. Ach, cały czas karze ją tym prawym nad opuszczoną lewą ręką. I szybki lewy prosty.
Tak, no szybsza jest mistrzyni świata w tych akcjach. Proszę, lewy prosty skokiem w przód. Mimo, że jest chyba troszeczkę niższa, jednak ten lewy prosty jest szybszy. Chyba nie ma zastrzeżeń co do oceny tej rundy. Myślę, że sędziowie wypunktują ją dla mistrzyni świata Brekus. Sekundante Cegambaria i Laurin. Przypominam, przez 25 lat trenowała pływanie. Do niedawna jeszcze była, do niej należał rekord Szwecji. Była najbliższą przyjaciółką najsłynniejszej szwedzkiej pływaczki Teresy Alshammar. Planowały wspólną linię ubiorów. No ale potem, gdy została zdyskwalifikowana i trafiła do więzienia za przechowywanie i handel sterydów anabolicznych, Alshammar z nią zerwała. Chociaż razem robiły sobie nawet te tatuaże. Proszę zwrócić uwagę, na prawym barku jest też kolejny tatuaż. No, nie można tego z daleka odczytać, no ale wiem, że tam na tym barku ma wypisane hasło Carpe Diem, używaj dnia. No dzisiaj raczej nie używa, bo przeważnie dostaje. A, potężny, teraz dostała cios, aż jej się nogi ugięły. No dobre są te prawe. Naprawdę Brekus dobrze przygotowana, powiem szybkościowym, proszę, tułów. Kilka ciosów już widzi, że przeciwniczka jest napoczęta. Poluje, żeby wygrać ten pojedynek przed czasem. Ale Lauren jest bardzo odporna, widać. A widać, że to jest dobrze przygotowana fizycznie zawodniczka, ale proszę, kolejny prawy Brekus nad lewą ręką Szwedki. Już się zastaliła tym razem lewą rękawicą. No ale to jest spryt braku, że zobaczyła ten blok, od razu zaatakowała tu. Tak. No i będzie polowała z tego wynika. No ten prawy właśnie, ponieważ ta lewa ręka jest troszkę za nisko. Nie zawsze zdąży Szwedka podnieść ją na wysokość lewego oka i Brekus będzie szukała okazji, żeby tym prawym trafić. I znów prawy na to opuszczona lewa ręka. Mistrzowsko wykorzystuje tę okazję. A ma sokoli wzrok. Bardzo precyzyjne są te ciosy Brekus. Jest niewielka luka nad tą opuszczoną lewą rękawicą i zawsze jak chce, to trafia w tamto miejsce. Dobra runda. Kolejna dobra runda dla Cecilii Brekus. I jeszcze raz przypomina Bromowski o tym, żeby głęboko oddychać w przerwie, złapać jak najwięcej tlenu. Bardzo dobrze sobie radzisz, chwali Bromowski Cecilię. No masz uderzać w tyłów i potem patrzysz, czy góra, czy dół, w zależności od sytuacji. Ale jaką tutaj świetną akcję wykonała Cecilia. Lewą ręką zbiła lewą rękę Szwedki i zadała jej mocny prawy. Także widać, że kombinuje, myśli. Pozostań tylko tak skoncentrowana, jest bardzo dobrze. Chwali Bromowski. Widzimy Brekus, urodzona w Kartagenie w Kolumbii. Do trzeciego roku życia wychowywała się w Kolumbii. Potem adoptowali ją rodzice Norwegowie. Prawdziwych rodziców, jak mówi, w ogóle nie zna. Ale świetny atak. Zastawiła się Lauren górą, to dostała cios w tułów. I kolejny prawy nad lewą ręką. Czysta walka. Dobry poziom techniczny, no dba o to przede wszystkim
Tak, wspaniale. Znów ten prawy. No, każe nim strasznie Lauren. I prawy podwrotkowy włączyła do repertuaru. Jeszcze jeden prawy nad lewą ręką. No, bardzo silna jest Lauren, ale czy wytrzyma to bombardowanie do końca? Jeszcze jeden prawy. Sędzia się przygląda uważnie. Tak, już się nie zastawia. Prawy podwrotkowy. No chyba psychicznie złamała Szwedkę już. Czy jeszcze się zbierze Lauren, żeby starać się o zwycięstwo w tym pojedynku, czy już będzie chciała tylko przetrwać do końca i przegrać na punkty. Dziennikarze ze Szwecji odwiedzili ją w więzieniu, gdy siedziała Lauren, a wtedy też nie zaniedbywała, nie traciła czasu, trenowała. Jak potem tłumaczyła się no, do tego przechowywania i handlu sterydami anabolicznymi, zachęcał ją jej ówczesny narzeczony kulturysta. Ona, jak twierdzi, rozprowadzała głównie te anaboliki w kręgu kulturystów, nie pływaczek tam, gdzie było jej naturalne środowisko. Widzimy jeszcze raz Lauren. W pływaniu najpierw występowała pod nazwiskiem Michaela Destiny, przeznaczenie, bo jak tłumaczyła, wierzyła w przeznaczenie, wierzyła, że będzie medalistką olimpijską w pływaniu, ale gdy w 1996 roku nie została nominowana do reprezentacji olimpijskiej Szwecji, zwątpiła i wróciła do nazwiska Lauren. Adrenalina, jeden adrenalina. Adrenalina, Ludwik, adrenalina. Komendę, Michela. Komendę, Michela, fokus. Fokus, ok? Potężny cios otrzymała Lauren. Lewy sierpowy, aż jej się przymknęły oczy. Za nami ale, pół metek po tak, pojedynku. No ale pytane, już tam było pytanie w narożniku, czy chce walczyć. Ona powiedziała, że tak, chce dalej walczyć. Nie, kolejny ona na pewno nie odpuści. Twarda zawodniczka. Przypominamy, niepokonana. Ale psychicznie już jest, już ją poproszę. Kolejny prawy, aż się ugięły nogi. Bardzo sprytnie Cecylia trafia tym prawym nad lewą ręką. Ciekawa postać ta Lauren, wspominałem. Czołowa nie, szwedzka pływaczka. Potem siedziała w więzieniu za handel anabolami. Teraz jest asystentką bardzo znanej szwedzkiej fotografki Karoliny Rosenmark. Także biografia bardzo bogata. No, już nie wspominam o tym, że teraz boksuje o mistrzostwo świata. No ale chyba tym razem jeszcze jest to poza jej zasięgiem, bo proszę, Brekus jest niesamowita dzisiaj w tej walce. I kolejny prawy. Świetnie przygotowana jest, no, ale ona zdawała sobie sprawę, że rywalka jest twarda, mocna. Rewelacyjnie rzeczywiście przygotowana. Ale rozbija systematycznie tym lewym prostym szybkim i prawy zaraz. Już nie pomaga nawet ta lewa zasłona. W świetnej formie jest mistrzyni świata. Tak, już się zaczyna bawić. Prowokuje, wciąga w pułapkę. Zachęca do ataku Lauren. Skoncentrowana. Szybkość, precyzja, wyszkolenie techniczne. No, ma wszystkie atuty w rękach. Lauren ma tylko kondycję i siłę. No ale już chyba też wie, że jest to dla niej za wysoki próg w tym pojedynku, żeby pokonać Brekus. Jeszcze raz widzimy Lauren. Nie wiem, jaki jest teraz, jaki to był jej rekord na 200 metrów motylkiem, ale podejrzewam, że to był wynik taki konkurencyjny dla tego, co wpływała Otylia Jędrzejczyk. Michela, ten tylny, ok? Svara, svara direkt.
cały czas pracę nad tym rozbitym lewym łukiem bryjowym Lauren. Siódma runda przed nami. Wszystkie dotychczasowe wygrała bez wątpienia Brekhus. I tak mi się wydaje, odniosłem takie wrażenie, że w końcówce tej rundy troszkę odpuściła Lauren. Nie chciała już ją wykańczać, bo ta była, o proszę, albo czeka na taki efektowny cios i żeby to był taki klasyczny knockout. O, i znowu przymiarka i przejście. Pokaz boksu w wykonaniu Brekhus. Proszę, kapitalne, dwa parady podwórkowe. Koniec i mamy chyba na deskach Lauren. Cieszy się, ale sędzia prosi ją, żeby udała się do neutralnego narożnika. Wstała, chce dalej walczyć, nie ale ma. Koniec. Koniec, tak. Decyduje sędzia ringowy, sędzia z Włoch. Bardzo mocny cios. Pan Quadrone przerwał walkę. Efektowne zwycięstwo Cecilii Brekhus. Pozostaje niepokonana. 15 zwycięstwo. I gratulacje od norweskiej koroni. W Norwegii boks zawodowy jest zabroniony, dlatego walczy w Niemczech z niemiecką licencją. W jej narożniku też niemiecki trener pochodzący z Polski, Jörg Bromowski. Tak, stopniowo tak napoczynała, napoczynała, aż wreszcie wypełniła zadanie w 100% i potężnym prawym skosiła Lauren. Bromowski i Brekhus. Duet mistrzowski. I pamiątkowe fotografie. Nie ma Ulego Wegnera, jest na trybunach, jest z małżonką Margaretą, która, proszę popatrzeć jeszcze raz, prawym podbródkowym, oj, straszliwy, lewy, sierpowy. Sędzia był blisko, widział ten podbródkowy i lewy sierpowy, jeszcze jeden podbródkowy, dwa bardzo mocne i trzeci kończący. Rozmontowała tymi podbródkowymi obronę Lauren. Proszę, już tutaj była lekko zamroczona. Ten lewy. I proszę, ten bezradny wzrok Lauren. Efektowne zwycięstwo Cecilii Brekhus. Jeszcze raz widzimy gratulacje od trenera Bromowskiego. A to jest Uli Wegner. Jego żona Margarety podarowała Brekhus maskotkę, która zawsze jest w jej narożniku, to jest łoś, dlatego że mieszka w krainie łosi w Trondheim. To był pokaz boksu. Naprawdę tak, wspaniałe wyszkolenie techniczne. Doskonale do tego pojedynku. I kontrola bandaży, bardzo ciekawy, teraz widzieliśmy obrazek, kiedy sędzia popatrzył, czy są prawidłowo zabandażowane ręce i czy są ostemplowane bandaże. Offizielle Urteil. Ringrichter Giuseppe Quartarone aus Bologna stoppt den Kampf in Runde 7 nach 40 Sekunden. Und damit weiterhin po 40 sekundach siódmej rundy sędzia Giuseppe Quadrone przerwał walkę i przez TKO w siódmej rundzie zwycięża Cecilia Brekhus, broni tytułu mistrzyni świata po raz trzeci, tytułów trzech prestiżowych federacji WBA, WBC i WBO. Gratulacje od pokonanej rywalki, dała z siebie wszystko. Michaela Lauren walczyła naprawdę dzielnie, no ale te dwa straszliwe podbródkowe i potem sierpowy, no zakończyły dzieło, a więc Norweszka Brekhus, urodzona w Kolumbii, wygrywa. Nie znam jej rodziców, nie widziałem, ale przypuszczam, że tam mogą być jej przybrani rodzice w tej norweskiej grupie.
pretendentka Mikaela Lauren doznała pierwszej porażki w karierze po 6 zwycięstwach. Proszę Państwa, ciekawa, emocjonująca walka kobiet. Na razie krótka przerwa, potem walka we wadze ciężkiej. Dominik Green kontra Kubrat Pulev i dalej już pojedynek o Mistrzostwo Świata. Mahir Oral kontra Sebastian Sylwester po przerwie.